Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Dzisiaj będzie o moim zielniku, ponieważ ostatnio bardzo dużo jest o krewetkach. Dzisiaj dla odmiany akwarium roślinne. Co się zmieniło? Dwa tygodnie temu była przycinka. Jak widać, akwarium ładnie odbiło. Wprowadziłem delikatne zmiany do nawożenia, ponieważ w ciągu tygodnia dwa razy musiałem czyścić szyby w akwarium. Teraz po tygodniu można powiedzieć, że tragedii nie ma. Teraz może zrobimy kilka zbliżeń i zobaczymy, jak rośliny wyglądają. Jak widać na załączonym obrazku, rotala radzi sobie bardzo dobrze. Rotala zielona ma ładny, soczysty, zielony kolor. Czerwona się wybarwia. Za niedługo szykuje się przycinka, ponieważ już dostaje do lustra wody. Planuję ściąć na wysokość około 10 cm od podłoża, żeby się zagęściła. No i przede wszystkim, żeby wyrównać ją. Co do staurogeny, bardzo zastanawiam się nad jej istnieniem w dalszym ciągu w moim akwarium. Nie jest zbyt atrakcyjną rośliną, przynajmniej dla mnie. Myślę, że coś będę kombinował, aby zastąpić ją inną roślinką. Co do hydrokotyle, no, ta roślina radzi sobie bardzo dobrze. Prowadzi ekspansję na całe akwarium. Czasami ciężko ją opanować, ale staram się cały czas przycinać odrosty, które wplątują się w inne rośliny. No i przede wszystkim dzięki przycince odsłonimy dolne partie, które no niestety nie wiem, jak wyglądają, a pasowałoby sprawdzić, jak ta roślina wygląda pod spodem. Co do Pogestemona erectusa, powiem szczerze, że jestem zadowolony. Roślinka już wystaje ponad taflę wody. Będę musiał ją przyciąć, tak jak i zresztą większą część roślin w tym akwarium. Większą przycinkę w tym akwarium planuję tak właśnie co dwa tygodnie, ponieważ rośliny bardzo ładnie się rozrastają i nie ma problemów, jak je przytnę, żeby nie odbiły. Co do limnofilii aromatiki, tak jak widać z tyłu, gałązki, które były przycinane jakiś czas temu, odrastają. Zastanawiam się, czy ta roślina wie, gdzie jest kierunek północ, bo u mnie w akwarium się w tym kierunku krzywi. No, tak jak gałęzie drzew są dłuższe w stronę północną, myślę, że i nawet rośliny wodne też mogą mieć coś z tym wspólnego i może dlatego kręcą się w tamtą stronę. Co do Didiplisa, ostatnio ponarzekają na niego trochę. Okazało się, że jednak się przyjmie. Coś z tego będzie. Dosyć dobrze rośnie. Widocznie warunki się... Coś się zmieniło w akwarium, że nie przeszkadza mu to i zaczyna się rozwijać. Jeżeli podrośnie troszeczkę do góry, automatycznie przycinam szczyty i wsadzam w podłoże. Dzięki temu się zagęszcza. Co do Alternatea Reineki, no na tą roślinę nie mam co narzekać. Bardzo szybko odbija. Chociaż muszę powiedzieć, że młode listki się troszeczkę kręcą. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że będzie wszystko ok. Może tak się akurat rozwija ta roślina. No nie wiem, zobaczymy. Także w każdym razie większość roślin, które były dosyć konkretnie przycięte, nie ma problemu z odrastaniem.
Jak pamiętacie, labella też była dość mocno przecięta. Wystawały same kikuty po przecince, teraz już jest ładnie zarośnięta, młode, małe listki, bardzo ładnie pozarastały szczyty. No i co mam w planie? W planie mam właśnie kolejną przycinkę tej rośliny i będę starał się ją troszeczkę bardziej przyciąć, żeby odsłonić dolne partie, żeby zarastała się od samego dołu, żeby listki rozwijały się od dołu do góry. No a przede wszystkim odświeżyć ją. Młode listki będą wyrastały, a stare zostaną obcięte i przez to nabierze ładniejszego wyglądu ta roślina. Tutaj te dwie roślinki na pierwszym planie pośród Eleoharisa to nic innego jak kryptokoryna. Nazwy już teraz nie pamiętam. Praktycznie od 7 miesięcy o połowę może zwiększyły swoją objętość. Naprawdę albo ta roślina tak wolno rośnie, może taki jej urok, albo coś jej nie odpowiada. Tutaj taki mały rzut oka z góry na zbiornik, na rośliny, jak się wybarwiają, jak wyglądają. Tak jak widać, Pogestemon erectus wystaje już ponad taflę wody. A limnofilia bardzo ładnie się wybarwia przy samej powierzchni, jak podobnie rotala. Teraz może delikatny rzut z boku akwarium. Jak widać, szyby nie są tak strasznie zarośnięte. Nie ma problemu z ich pleniem, chociaż no muszę powiedzieć, nawozów daje dosyć sporo. Co do nawożenia w moim akwarium, przygotowuję się właśnie, żeby zrobić pod tym kątem jakiś osobny film. Codziennie rano dodawane jest 2 naciśnięcia makro, 4 naciśnięcia karbo, 2 naciśnięcia fosforu, 2 naciśnięcia potasu. Przypominam, że wszystkie nawozy są z firmy Blueline. A jeżeli chodzi o dawki w nocy, to od czasu do czasu, raz, może 2 razy w tygodniu, podaję mikro na noc po zgaśnięciu światła oraz codziennie 3 naciśnięcia żelaza. I taka mała uwaga, jeżeli chodzi o dawkowanie makro firmy Blueline. Zauważyłem, że dodając samo makro, przynajmniej w moim zbiorniku, pasuje tak samo dawkować dodatkowo fosfor, ponieważ no było go za mało po tygodniu, jak zrobiłem testy. Dawkując samo makro, było za mało fosforu. Z firmy Blueline mam całą paletę nawozów: azot, fosfor, potas, magnez, karbo, żelazo. Ale z dawnych czasów zostało mi jeszcze, gdy się uczyłem o nawożeniu, gotowe produkty mikro i makro. I po prostu nie chciałbym zmarnować tego i do wyczerpania, że tak powiem, zapasu będę wlewał te gotowe produkty, a ewentualne poprawki jakieś czy niedobory będę neutralizował nawozami, które są osobno, tak jak azot, fosfor i tak dalej. Ok, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania albo uwagi, jak najbardziej czekam na komentarze. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym filmie.
Ha 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 ha!